Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej rusińskiej kampanii w Medieval 2 Total War. Tak więc zaczynamy. Głośno. Od obrony Iraklionu przed Arabami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy niezłe mury, czyli gdybyśmy jakoś rozwalili artylerię, to myślę, że już byłoby dużo lepiej. Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobić rajd kawaleryjny. Będą z tego powodu straty wśród naszych i to duże. Czemu oni się tu nie chcą stawić? Miejsca tu nie ma. Okej, czy ta artyleria dosyć daleko? Czy ona w ogóle ma zasięg? Chyba nie ma. Tylko, że widzę, że reszta też ruszyła. Czy uda nam się to rozwalić? Chyba nie. No dobra, spanikowali. Ale wielkich strat nie mieliśmy. Szczerze mówiąc, wynik jest prawie że remisowy, kto co stracił. My potrzebujemy, żeby ta katapulta również poszła w cholerę. No i obserwujmy, co się wydarzy. No i tutaj widzę dość znaczące siły na mury będą pchać. Większość ich jazdy strzelające, więc... Nawet jeszcze jest brama otwarta z jakiegoś powodu. Już nie. I tak, nasi kusznicy powinni ich naprawdę masakrować. Niestety tu wlezą na mury, tylko nie wiem, dopiero nie, tam gdzieś polezą. Super. My lepiej, żeby Battlerama rozwalili, ale z braku laku nie jest źle, że rozwalili, co rozwalili. Zwolnijmy. To jest lekka jazda, czyli ciężka, ale to jest strzelająca jazda. To jest ciężka jazda. Nie stało koło ciężkiej jazdy. Grunt, żeby ich tu nie wepchnąć, czyli nie wpuścić, o to chodzi. Doślijmy kolejne jednostki. Fajnie byłby generał padł, chociaż na razie się to nie zanosi. Ale powinniśmy dać radę. O. Czy nie padł, ale uciekł, to też wystarczy. No tu nas troszkę wybiją. Tu się cofnęli. Czemu by nie? Nawet mnie korci, żeby naszymi jazdami w to wjechać. Zostały im resztki strzelającej kawalerii.
twardzi są. Ale już się złamali. Czy w sumie ostatnie co walczy to tutaj. No to może być troszkę problematyczne, bo my atakujemy dziadostwo. Nie, tam łucznik to może nie, czy kusznik, bo... Okej. A, katapulta się jeszcze zebrała. Ciekawe. No i super. Oczywiście no sporo tych strat było. Tu trzeba stopniowo się po prostu rekonstruować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Egipt nas nie lubi. Tu... No tu po prostu odbudowujemy jakieś siły, które mają nam zapewnić utrzymanie frontu. Orders, my king. Sibni Rawadi, infidel. Mam, march. We move onward tomorrow. Ale tu po prostu budujemy grupę operacyjną, która zdobędzie Konstantynopol. Tutaj trzymamy front, nie będziemy jakoś specjalnie się wyrywać. Możemy część połączyć, potem będziemy robić jedną potężną armię. Może nie, może jednak aż tak nie zmniejszajmy. No i jest tutaj kwestia, tak. Na pewno zdejmijmy blokady. Flotę trzeba odbudować na 100%. No tu niestety raczej też będziemy musieli to zagłodzić. No to jest całkiem niezła siła uderzeniowa, tylko troszkę za dużo najemników nie jest. An honor to serve, my lord. Confronting the enemy honorably, my lord. Może poczekajmy, aż będzie więcej maszyn, bo to się może różnie skończyć. Orders, my lord. Moving to engage. Orders, my lord. Yes. Marching to battle with pride, lord. Yes, lord. Confronting the enemy. Yes. To nic nie zrobię tu. An honor to serve. Posprzątajmy. Honor and courage, soldiers. We march to war. God has delivered us to victory. An honor to serve, my lord. An honor to serve, my lord. With honor. Orders marching to battle with pride. Wolę też, żeby uderzyli. Jest zdecydowanie większa szansa wtedy, że to ogarniemy. Move out. Dobra, i tu mamy no ważną flotę, która powinna zająć tę ziemię. Nie wiem, czy od razu na Jerozolimę, czy najpierw sobie zajmiemy Akkę. Coś jeszcze. W sumie to tu mamy potencjał też do budowania kolejnej armii, jakbyśmy chcieli.
No i zobaczmy, co gdzie powinno być tu może jeszcze zbudowane. My szukamy budynków, które zwiększą dochody albo zadowolenie tam, gdzie jest z tym problem. Okej. Tutaj w sumie czemu nie? Czy w ogóle dosyć mało rozwinięte te tereny, które przejęliśmy i niegdzie. To po niemieckie zwłaszcza. Spodziewałem się tam naprawdę większego zaawansowania. No liczę, że troszkę zwiększymy dochody w ten sposób. No a tu będziemy trzymać front, bo jak widzicie, no, nasza próba wkroczenia do Włoch się zakończyła prawie że tragicznie. No, Niemaszki będą chciały odzyskać tu swoje ziemię. Niestety, no to było pewne, że prędzej czy później oblegną. My lord, moving to engage. Poszli won. To są Kijów się rozkręcił. Tu się po prostu regenerujemy. Okej, okay, tylko że jest spore ryzyko, że Wenecjanie nas tu oblezą i pójdą tą drogą. To jest troszkę problem. No, nie zdobędziemy tak. Orders, my king. To by wypadało rozwalić. Where to? Yes, my lord. Attacking. Victory. Prepare the grapples. Prawie ci Duńczycy tu się zagnieździli w straszliwych ilościach. To niestety pewno padnie. Trochę nie widzę możliwości, żeby obronić, jak to wszystko tu ruszy. Yes, lord. Marching to battle with pride, lord. Siwon. We are victors. Dobra, no tam takie dodatkowe siły. Jednak nas nie zaszturmowali. A nie zmienia faktu, że zwiększymy dalej garnizon na wszelki wypadek. Yes. W sumie tu sobie połączmy, tak żeby mieć jednostki, nazwijmy to, zdatne do użycia. Yes. My lord. Men, march! Orders, my king! My lord! My lord!
Nie wygląda to źle. Myślę, że możemy ruszyć tu. Zobaczymy, co nam to da. Nie ma jakichś gigantycznych. Jest armia, ale. Pytanie, co lepiej zdobyć? Moglibyśmy też najemników teoretycznie wziąć. Czyli zdobycie Akki da nam miasto, gdzie będziemy mogli rekrutować już nasze jednostki. Na przykład tutaj podjąć dalszą dominację w regionie. I nie wiem, czy tego nie spróbować wziąć. Nawet spróbuję na auto. Dochody przyzwoite. Niestety wpadliśmy na zarazę, co jest chyba najgorsze, co się mogło wydarzyć. Będziemy musieli tutaj siedzieć teraz. Dobra. To w ogóle połączę część jednostek, żeby nie mieć ich za dużo. Ciekawe, czy byśmy szybko wyszli z miasta, to byśmy też mieli już zarazę, czy nie. Mógłbym zostawić, powiedzmy, to z generałem. Wchodzimy. No bo wszystkiego zabrać nie mogę, bo będzie bunt. Ale to by było dobrze, jakby no nie chorowało. Wyjdziecie tu, tu sobie dorobimy po prostu nowych. Wpadło sporo pieniędzy, to doinwestujmy te miasta. W przypadku Iraklionu to jednak myślę, że budynki do zadowolenia mogą mieć pierwszeństwo. Może to, co daje głównie zdrowie, ale też szybciej zmieni wiarę. No a przy tej ilości wrogich kapłanów, no to jest ważne. Duńczycy jak jacyś pogięci latają w kółko. Czy jednak ten generał też choruje? Tego nie przeskoczymy, bo w mieście już zaraza przeszła. Trzeba pamiętać, że ta armia nie może wejść do żadnego miasta, bo tylko rozniesie zarazę po okolicy. Tu ich obywa. Chyba trzeba zacząć drugą flotę budować. To jest troszkę to drogi wydatek, kurde, niepotrzebny. Zawsze wolę mieć siły lądowe.
No, zapomniałem, że tu musiała być duża bitwa. Chyba to jest cenniejsze. Rodos to jest po prostu zacofana, dlatego że zmieniliśmy jeszcze ostatnio z zamku na coś innego. No i tu trzeba czekać. Dobra, no Norymberga na razie nieoblężona. Czy ta armia ich nie jest jakaś superancka, szczerze mówiąc. Wenecja się dość patowo zachowuje, czy nie robi nic. Oblegniemy, być może uderzą nam w plecy. To do przyjęcia. No tu nasza ekipa wolno, bo wolno, ale się regeneruje. I tu jest problem, bo chyba nie mamy nocnej bitwy, a no nie mamy. To może nie przejść tak, jakbyśmy chcieli. Na razie popłyniemy po kolejne siły, tym razem do zajęcia kolejnej tej fortecy. An honor to serve, my lord. Gdzie tu był ten bunt? Tu. Co nas rozdziabał jakimś cudem. Yes, lord. Making camp here, Lord. Okay. How about I just leave quickly, Zen? Whose time is up? Zobaczmy, co tam się dzieje u Duńczyków, bo chyba Duńczycy tam się rozrośli w tamtym kierunku. No, myślałem, że będą chcieli pokój, ale nie. No, tą armię zakładam, że stracimy. To tu jest, bo jest. Nie zależy mi na jej przetrwaniu, po prostu. No, szkoda mi ją było rozwiązać. Chociaż tu jest tyle jednostek strzelających, że powiem wam, że my to wygramy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jednostki strzelające to potęga Wenecji, ale z drugiej strony... No, jak coś w nich wjedzie, no to mają przechlapane. Też musimy uważać, żeby się nie wbić w te ciężkie jednostki piechoty z włóczniami. To jest zadanie dla naszej piechoty z kolei. Związaliśmy walką. Czyli ten pierwszy oddział. No, spore straty jednak po naszej stronie. Dobra, to pękło.
I praktycznie tą pierwszą bicę powinniśmy już mieć w kieszeni. The enemy general. Look how our cowardly foe runs. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Mighty Lord above, we have captured the enemy's general. That will teach the cowardly dog to turn tail and run. No i teraz musimy to zrobić sprawnie, tak żeby te dwie armie się nie połączyły. Chyba się nie uda, bo tam jest tamta dość szybko i agresywnie ruszyła. Niestety piechota będzie zmęczona, ale nie mamy wyboru. Ja dam mu na skrzydle bardziej uderzyć. I generał troszkę się nie spisał, bo tu ugrzązł, a nam przywalił z rozpędu, ale ginie, no został zbyt odcięty od reszty sił, żeby coś więcej zdziałać. Victory will be ours. Mighty Lord above, we have captured the enemy's general. That will teach the cowardly dog to turn tail and run. Cały środek powinien w ogóle się zaraz złamać. Only half the enemy force remains. Stała mu jedna armia. To co ucieka trzeba wyciąć, bo no to jest garnizon miejski. Czyli dobrze przetrzebimy, to być może miasto padnie i będziemy mieli przyczółek, żeby się zreorganizować. Powiedziałem, nie musimy przeżyć tą armią, ale jeżeli byśmy mogli tu złapać punkt oporu, to głupio byłoby nie skorzystać. No i została mu jeszcze ciężka jazda, co jest problemem. Wyślemy włóczników w pierwszej kolejności. I w sumie wyślijmy naszą jazdę, bo ona go troszkę przyblokuje. No niestety, pierwsze uderzenie jest zawsze zabójcze. Teraz ruszamy z piechotą z toporami i powiedzmy całą inną. Elegancko. Czyli jest spora szansa, że miasto nasze. O, my go pewnie nie utrzymamy w ogóle, patrząc co tam się dzieje. No, nasz plan tu chyba nie wypalił, bo przylazła druga armia potężna, czyli trzeba się wycofać. Tak, nie, to nie ma szansą, trzy pełne armie. Zdobycie Jerozolimy może być większym wyzwaniem niż zakładałem. Czyli nasz plan nie wypalił, że szybko przypłyniemy, zdobędziemy i będzie dobrze. Dobra, tu nie ma za dużo w Stauffen. Jakieś paździochy przylazły, ale to niewiele znaczą. Ta armia naprawdę robi rzeź na Bałtyku, ja nie wiem. Masę kasy musieli stracić na to, żeby to próbować coś przeciwko nam zrobić. Dobra, o, mamy dwóch generałów.
No, po prostu wszystko trzeba. Przecież mamy troszkę za duże te garnizony, no ale... Wiecie, jak jest. Nigdy nie wiadomo, co nas tu oblegnie. An honor to serve, my lord. Czyli nie zawrócić tu, trzeba po prostu blokować. Tyle. Confronting the enemy honorably, my lord. Tutaj wygląda lepiej niż zakładałem. Yes, my lord. Orders, my king. My lord. Yes. Orders, my king. Dobra. Yes. Moving to engage. The enemy lies defeated. We are victors. Yes, my lord. Who is my target? On my way. As you wish. Miasto jest tu. On my way. Yes, my lord. Men, march. Dobra. Yes. Marching to battle with pride, lord. My lord, besieging settlement. The siege is ongoing, lord. Trochę to zajmie, no ale coś tam ogarnęliśmy. Vertu. Yes, my lord. Anchors away. We continue tomorrow. No i chyba trzeba pomyśleć o zbudowaniu naprawdę potężnej armii do zdobycia Jerozolimy. Armii, która będzie miała artylerię i która nie będzie musiała czekać pod miastem, tylko od razu ruszy do boju po przybyciu. Na razie zróbmy tak. No to mówię, to będzie większa operacja z tego, co już widzę. Ci generałowie by nam się tu właśnie przydali. Bo ten front funkcjonuje nieźle. Powoli, ale się przebijamy. Zbudujmy to, bo chyba już tego nie stracę. To jest całkiem niezły garnizon. A, wygląda wszystko si. Ach, nie, więcej okręcików. Malo. No, tu wszystko jest dosyć bogate, tak szczerze mówiąc. No i chyba będą chcieli Milan odbić, ale to okej, grunt żeśmy to spalili, więc... mają już mniej dochodów, nawet jak to odzyskają, to już takich pieniędzy nie będzie przynosiło. Dobra, to też było pewne, że się nie utrzymamy. Zdolna bestia, ale daleko z tyłu powstał. Dobra, rzucimy mu wyzwanie. God be with us, men. We march to battle.
Wiesz to, nasza perełka. Tu jest dość nieźle zadowolony, ale to zawsze nie zaszkodzi. W co tu iść? Przy takiej ilości ludzi ciągle jest problem z zadowoleniem. Jednak religia, czyli damy to, wyższa efektywność przekonywania do naszej wiary. No tutaj po prostu trzeba się rozwijać i tyle. O, tu jest kiepsko z zadowoleniem coś. A, przecież to jest nowo zdobyte miasto, to co ja się dziwię. Tu nie warto nawet chyba... Uuu, fajna jednostka. Ciekawe, czy nasi będą w stanie zdjąć to oblężenie. Nie jestem, kurde, kliknąć. Tak, bez problemu. No dobra. An honor to serve, my lord. Czy piechotę? Czyli ta jazda jest dobra, ale z drugiej strony jest droga stosunkowo, a piechota jest tania i naprawdę się nieźle w bitwach sprawdza. To coś kiepsko z zadowoleniem. Jest jeszcze w granicach do przyjęcia. Marching to battle with pride, lord. Elegancko. We are victors! Strength, honor and victory! Yes, yes! Zmniejszmy ilość tych jednostek, też takich. Yes! Orders, my king! Nie ma za bardzo czego z czym łączyć. No dobra, ale mamy siły, które mogą maszerować dalej. Yes! My lord! Forward, my lord. I w mieście byśmy zostawili tylko trochę, powiedzmy, tej piechoty. Potem będzie trzeba to upgrade'ować. Nie wygląda chyba najgorzej, chociaż... Yes. Orders, my king. Move out. Joining forces. Takie jednostki czterech to chyba szkoda, żeby w ogóle blokowały slota. Yes. Forward. Forming one force. Men, yes. We move onward tomorrow. No, bo na razie niech tak zostanie, a może księżulka sobie zróbmy, bo... Też jest dość dużo katolików w okolicy, więc to nam może szkodzić. Vertu! Prepare to board and engage! No to po prostu sobie umacniamy naszą dominację na morzu. Victory! Prepare to board and engage! Skutecznie. Tu jest dobrze, no tu będzie trzeba zagłodzić albo dosłać wsparcie, a pewno jedno i drugie, bo tu dość duża armia przybyła. Okej. Okay, no tu nas mogą oblec, zwiększmy potencjalny garnizon. On też się przyda potem jakby tam przerzucić. Yes, my lord. Właśnie, tylko że ci mogą zaraz nas tu znów oblec, więc troszkę się obawiam aż tak odsłonić, no ale trzeba.
Vertu. No i cel tej floty to tutaj odbić miasto. As ordered. Anchor away. We continue tomorrow, my lord. Coś dalej. To mieliśmy dokończyć. Confronting. Strength and honor. We are victorious. Orders, my king. Bo tu nie mamy generałów. No tu mamy jednego, ale... Be gone. You are not mine, Kaiser. To mógł być problem, bo to jest do wzięcia tak naprawdę w tej chwili. An honor to serve, my lord. Jakby tutaj jest przewaga sportowa Wenecji. No, troszkę się muszą obawiać. Papież. Paździoch chcesz atakować naprawdę. We must fight or forfeit. The enemy has laid siege. No, fanatyk. Tutaj trzeba go znaleźć, bo on tam będzie siedział i będzie nam bruździł, gdzie on tam się w ogóle pojawił. Kurde, nie widzę go. An honor to serve. Yes. Confronting. Strength and honor. We are victorious. Musimy dowerbować. An honor to serve. Będziemy mieli troszkę za dużo wojska potem. My lord. My lord. Tamta mała flota się nie wyrwie z tego oblężenia. Victory! Prepare the grapples, we engage! Prepare to board and engage! Yes. Men, march. Orders, my king. Forward, my lord. Men, march. Orders, my king. An honor to serve, my lord. No, wkurzymy go trochę. Just a few more steps, and I'll have you. Yes, lord. Confronting the enemy. No nie będziemy bez tego na siłę wciskać, jak tak to wygląda. Orders, my king. Yes. Marching to battle with pride, lord. Moving to engage, my lord. Yes. Yes. Of course. Dobra, tych tu dołączymy. Men, march. Tu no musi tak być, będą bunty. Czy tu chciałbym zwiększać potencjał obronny tego miasta? Chyba tak. No jest dość frontowe.
i... Zmiażdżymy tu po drodze Turasów. My lord, we are victorious! Yes, my lord. No tu pewnie nadążamy z produkcją, szczerze mówiąc. Dobra, niech się schowa do miasta. Anusz się gdzieś przyda kiedyś. Czyli tam musimy czekać na szturm Watykańczyków. Tu tak naprawdę najbardziej mi zależy, żeby generał wyzdrowiał, zanim podejmiemy jakieś dalsze kroki. Zakładam też, że niemaszki muszą mieć teraz ostre problemy ekonomiczne po tym, co tu się wydarzyło tak globalnie. Chyba nie wiedzą, co chcą zrobić z tą całą sytuacją. Czy Szkot nas zaatakował? Prawda. To the walls! Our enemy has laid siege! Tu zdecydowanie trzeba się lepiej rozwinąć pod tym kątem. Dobra, to jest dosyć frontowa pozycja, więc w sumie warto. Disembarking. These woods. Da. As ordered. Anchor away. We continue tomorrow. We can sail no further today. Order. Moving to engage! The enemy lies... The enemy lies defeated! We are victors! An honor to serve, my lord. An honor to serve, my lord. Tak, po co mamy dopłacać do tego biznesu? I gdzie są ci wszyscy... Heretycy, bo oni naprawdę psują zadowolenie, jak się ich nie wytępi. Niestety. O, prawie nie było szans, a go skasowaliśmy. Jestem pod wrażeniem. Dobra, no tu jest problem z zadowoleniem i on na razie nie minie. Generał chyba wyzdrowiał. Tam to się pod Francuzów mogę nawinąć. Tutaj zresztą też. Właśnie pytanie, czy to warto zajmować, czy lepiej tu oczyścić. Chyba bardziej opłacalne będzie się cofnąć. Zrobić tu porządki. Yes, lord. Confronting the enemy. Yes. Yes. My lord. Yes. Orders, my king. My lord. Przerzuć sobie. Orders, my king. Co ciekawsze jednostki. My lord. Orders, move out. Yes. My lord. Yes. My lord. Yes. My lord. Myślę jednak, że jazdę warto nawet troszkę gorszą. Yes. Men, my lord.
Okej. Joining forces. Wygląda to nieźle. Gdyby nam się udało pokasować tę armię, znaczy głównie gdybyśmy dali to miasto, to tu nie trzeba by było trzymać takich sił, to by było, powiedzmy, uwolnione. Orders, my king. Yes. Moving to engage. The enemy lies defeated. We are victors. We go no further this day. Orders, my king. Powodzenia, dziadygi, ze zdobyciem tego. Nie macie raczej specjalnie szans. No tu zwiększałem po prostu potencjał militarny. To samo tu. Tą armię mnie trzeba w pewnym momencie usunąć. A, bo tu już tylko 6 tur zostało. Tu bym się mógł przebić, ale nie wiem teraz, czy warto. Przynajmniej nie póki te oddziały nie dojdą, bo nie będzie czym uzupełnić i tak nie pójdziemy na samą Wenecję. Mhm. Tu zapomniałem. Poszedł wąż, kocie. Nie wiem, co ci wpadło do głowy, że ty to zdobędziesz. No tu jest zbieranina. No, trzeba było coś może zbudować i to jednak oczyścić, kurde. Mhm. No, tu też jakaś banda. Moving to engage. The enemy lies defeated. We are victors. Yes, Lord. Confronting the enemy. Our foes have bested us. Szokujące. We must retreat. Ja coś zbudujmy. Gdzieś tu był ten dupek, ale go nie widzę już w tej chwili. I to wszystko, co chciałem zrobić. Vertu. Dobra, papaju, raczej tego nie zdobędziesz. Powinniśmy bez problemu się tu obronić, szczerze mówiąc. Jest potężne miasto, ło. Bez problemu, to mało powiedziane. Ostro poinwestuję. Szczęśliwy shot. Co oni robią? Będą próbowali zniszczyć bramę po prostu? No nie mają jeszcze drugi patogram. To już nic nie zostanie do tego czasu. Ten też spłonął. I trzeba było nas nie ruszać. O, idzie więcej, no nic. Nie wiem, co oni z tymi blokadami mają. Dobra, mamy więcej ciężkich jednostek.
To było drogie i nieprzyjemne. Dobra, posprzątaj tu. Prepare to board and engage! My lord, we are deployed! Prepare the grapples! To mi się podoba. Victory! Set sail! Dobra, na tym robimy save'a i zaczniemy od tego w następnym odcinku. Może jeszcze to rozwalimy, chociaż... O, tym razem się udało, bo to zawsze ciężko ocenić, czy się uda, czy nie. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.